Hej, tu Weronika. Dzisiaj opowiem wam trochę o kuchni chińskiej, o chińskich restauracjach i w ogóle o jedzeniu z Chin. Będzie super, także siadajcie. Teraz się pewnie zastanawiacie, o co ta dziewczyna tam chce pieprzyć. Kuchnia chińska, to tam kuchnia chińska, gdzie makaron, ryż, ten z warzywami, na patelni, na łoku robiony, co ta dziewczyna tam chce nam tu więcej opowiadać. No, tylko że nie, tak nie do końca, no. Więc zacznijmy od tego, że kuchnia chińska ma trochę taką złą opinię w Polsce, no myślę złą, no taką ma. Jest taki stereotyp, że wiecie, chińska restauracja wygląda jak z komuny, jeszcze tam krzesła takiej Coca-Coli. 1000 pozycji w menu, wszystko to samo, ryż z różnymi sosami innymi. No niestety trochę taką niezafajną opinię sobie wyrobiły te chińskie restauracje w Polsce. Ja myślę, że ten potencjał kuchni chińskiej jest no, niewykorzystany w dalszym ciągu. Zaraz wam powiem dlaczego. Czym jest w ogóle kuchnia chińska? No to pojęcie jest dość ogólne, nie wiadomo co się pod tym kryje, no bo co może być kuchnią chińską? Ja bym to pojęcie porównała do czegoś w stylu kuchnia europejska. Czym jest kuchnia europejska? Bo w kuchni europejskiej mieszczą się zarówno polskie schaby, polski bigos, jakieś tam, nie wiem, włoskie makarony, włoskie pizze, kuchnia śródziemnomorska, jakaś tam hiszpańska paella, to wszystko się mieści w pojęciu kuchnia europejska, kuchnia z Europy. No i ja niestety do czegoś takiego porównałabym kuchnię chińską. Bo co się mówi o kuchni chińskiej w Polsce? No można usłyszeć, że Chińczycy jedzą dużo ryżu, co może być prawdą, ale też nie wszędzie. Można usłyszeć, że Chińczycy jedzą lekkie potrawy i te lekkie potrawy, wiecie, że nie są otyli, że są tam szczupli, zachowują sylwetkę, że są długo młodzi, znaczy długo wyglądają młodo i w ogóle, ale wiecie, no też nie zawsze. Można powiedzieć, że jedzą ciężkie i tłuste potrawy, albo może być, że Chińczycy jedzą ostre potrawy. Też jedzą. I czym jest tak naprawdę kuchnia chińska? Tak jak powiedziałam, coś w rodzaju pojęcia kuchnia europejska. W kuchni chińskiej, jeżeli powiecie kiedyś komuś, że idziecie na kolację na jedzenie chińskie, to to może być wszystko. Wszystko oprócz pizzy, burgera, czekolady i tam jeszcze kilku innych rzeczy, których nie je się tradycyjnie w Chinach. Ale niestety w Chinach jest... Chiny są dużym krajem. I w Chinach jest tyle różnych regionów, tyle różnych rodzajów kuchni, które się w dodatku wzajemnie jakby no wykluczają. Tutaj jest jedna kuchnia, która jest taka ciężka, tłusta, a tutaj mamy drugą kuchnię, która jest bardzo lekka, zdrowa i nie używa się w ogóle tłuszczów. Także kontynuując, w Chinach mamy 8 takich oficjalnie uznanych i zatwierdzonych rodzajów kuchni. Ja wam je teraz tak szybko i wkrótce wymienię i podam krótką charakterystykę, jak mniej więcej każda z tych kuchni wygląda. Pierwsza i chyba najbardziej popularna wśród obcokrajowców, bo wiem, że ta kuchnia jest na przykład popularna w Wielkiej Brytanii, jest sporo otwartych restauracji właśnie z tą kuchnią i mówię o Ye Cai. Ye Cai to jest kuchnia kantońska. Tam, gdzie jest miasto Guangzhou i niedaleko Hongkongu, ale Hongkong się nie wlicza, bo w kuchni hongkońskiej widać dość duży wpływ europejski, wiecie, Hongkong był kolonią brytyjską i dlatego. Ale w kuchni kantońskiej no nie ma tych wpływów europejskich. I kuchnia kantońska jest znana z tego, że nie używa się raczej oleju, nie smaży się w głębokim tłuszczu. Większość potraw to są potrawy lekkie, no i nie mają zbyt takich mocnych, wyrazistych smaków, jakichś tam. Nie są te potrawy pikantne, są bardzo łagodne, bez tłuszczu i tak dalej. To jest chyba właśnie, jak powiedziałam, najpopularniejsza kuchnia, tak international, tak międzynarodowo. Jeżeli za granicą, kuchnia kantońska jest chyba najpopularniejszą kuchnią wywodzącą się z Chin. Drugą najpopularniejszą jest Chuan Cai. Chuan Cai jest To jest kuchnia syczuańska, kuchnia z prowincji Sichuan, czyli Chuan Cai. Czym ona się charakteryzuje? No tym, że jest piekielnie ostra. Syczuański hotpot, nie wiem czy widzieliście, czasami wrzucam coś na Instagrama czy na Facebooka, hotpot syczuański to jest bardzo ostra zupa. Strasznie ostra. Kuchnia syczuańska jest ostra, to jest jej główny wyróżnik. Używa się dużo papryczek chili, orzechów, czosnku, no i pamiętajcie, kuchnia syczuańska to jest ta ostra. Numer 3 to jest Su Cai. Su Cai to jest kuchnia z prowincji Jiangsu. Ona jest... prowincja Jiangsu jest niedaleko Szanghaju i chyba wlicza się też to Szanghaj. Szanghaj administracyjnie nie należy do prowincji Jiangsu, bo Szanghaj jest miastem wydzielonym, ale
kuchnia szanghajska i kuchnia prawie Cidziansu są bardzo do siebie podobne, bo to jest blisko. Czym ona się charakteryzuje? No to, że tutaj jest bardzo dużo słodkich smaków. Na przykład mięso w słodkim sosie. Mięsa robione na słodko są w Szanghaju bardzo popularne i to się tutaj je. I wiem, że Chińczycy z innych miast narzekają na to słodkie mięso, że... Jezu, czemu w Szanghaju wszystko tak na słodko jecie? Nie wiem, ja też nie wiem. Dalej mamy Zhejiang. Zhejiang to jest kuchnia z prowincji Zhejiang, też niedaleko Szanghaju. W prowincji Zhejiang jest Hangzhou. Hangzhou mamy w prowincji Zhejiang. I czym się charakteryzuje ta kuchnia? Otóż ta kuchnia charakteryzuje się tym, że jest tam dużo ryb, używa się pędu bambusa i w tej kuchni jest też bardzo, używa się bardzo wielu różnych rodzajów przyrządzania potraw, bardzo wielu różnych rodzajów gotowania, smażenia itd. Potem mamy Minzhai. Minzhai to jest prowincja Fujian, tam jest, stamtąd wywodzi się Minzhai. Jako że prowincja Fujian znajduje się nad morzem, no to oczywiście owoce morza. Trochę smaków słodkich i kwaśnych i też niezbyt wyraziste smaki. Podobnie trochę do kuchni z prowincji Guangdong, czyli do Yuecai. Potem mamy kuchnię Xiangcai, czyli kuchnię z prowincji Hunan. Kuchnia z prowincji Hunan charakteryzuje się tym, że jest też ostra, czyli podobna do kuchni syczuańskiej. W kuchni Hunan mamy trochę smaków kwaśnych, trochę ziół, ale też ostro, takie syczuańskie. Jest jeszcze kuchnia z prowincji Anhui, czyli Huaicai. Kuchnia z prowincji Anhui charakteryzuje się tym, że tam już jest więcej oleju. No i też faworyzuje się zwierzątka i rośliny rosnące na dziko. I właśnie kuchnia Anhui charakteryzuje się tym, że jest bardziej tłusta niż na przykład kuchnia kantońska. I ostatni typ kuchni to jest Lucai. Lucai to jest kuchnia z prowincji Shandong. I w prowincji Shandong lubi się potrawy takie chrupiące, wiecie, usmażone na chrupiąco. Potrawy słone ze sporą ilością soli albo takiego sztucznego odpowiednika soli, ja nie pamiętam jak on się nazywa. Oczywiście nie musicie tego wszystkiego pamiętać, nie o to mi chodzi. Raczej o to, żebyście zauważyli, że w Chinach jest wszystko. Są i potrawy bardzo lekkie i zdrowe, są i potrawy bardzo takie, wiecie, do zielnięcia ogniem, że pikantne. Są potrawy słone, są potrawy tłuste i mniej tłuste, są potrawy, których głównym składnikiem jest ryż i są też potrawy i miejsca, w których więcej się je makaronów i produktów pochodzenia mącznego. Rozumiecie, o co mi chodzi? I tak jak już powiedziałam, jest mi trochę smutno, że w Polsce no potencjał tej kuchni chińskiej nie do końca jest wykorzystywany. Chciałabym, żeby powstało trochę więcej restauracji, jak na przykład w Wielkiej Brytanii są restauracje kantońskie, typowo kantońskie, czy na przykład typowo syczuańskie. Byłoby mi miło, gdyby coś takiego powstało, może już jest, może ja po prostu nie widziałam. Ja mieszkałam w Poznaniu i w Poznaniu oferta chińskich restauracji jest dość ograniczona i taka no niestety dość stereotypowa. Nie ma restauracji, która by się specjalizowała w jakimś konkretnym typie jedzenia i wiecie, jak zapytam, że chińskie jedzenie, ale jakie? No chińskie. No chińskie, czyli nie dowiem się jakie. Trochę szkoda i mówię, mam nadzieję, że za kilka lat w Polsce też kuchnia chińska zostanie, nie wiem, bardziej rozwinięta i będzie bardziej doprecyzowana, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu chciałabym, żeby ten stereotyp, że z lat 90. został trochę zastąpiony przez to, co kuchnia chińska ma w tym momencie naprawdę do zaoferowania, a ma do zaoferowania naprawdę sporo. Także jeżeli film Wam się podobał, to dziękuję bardzo za oglądanie, możecie dać mi łapkę w górę albo zasubskrybować ten kanał, tu gdzieś też dam przycisk i możecie zobaczyć też inne filmy, tutaj gdzieś też są. I dzięki, to tyle na dzisiaj, na razie, pa!